To okazja do debaty w temacie, czy powstanie musiało wybuchnąć, czy nie musiało wybuchnąć. I argument za koniecznością wybuchu powstania, emocjonalny, najlepiej wyraził Bogusław Linda w tym filmiku. Ja myślę, że to było dużo prostsze. Tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli powstanie warszawskie, mówią, że byśmy tak wkurwieli na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozjebywali po kątach, że byśmy i tak poszli, nawet żebyśmy mieć choćby 5 minut tego, że to jest kurwa wola. To jest prostsze. Reszta to jest ideologia, to robiona przez politykę. Słabością tego argumentu jest to, że wystawia on bardzo złe świadectwo Armii Krajowej i jest nieprawdziwy. Armia Krajowa była armią, wykonywała rozkazy. W tym wypadku decyzję podjęło trzech generałów: Komorowski, Okulicki i Pełczyński. A ja jestem święcie przekonany, że gdyby Stefan Rowecki nie został aresztowany przez Gestapo i gdyby w dalszym ciągu był szefem AK, to do powstania by po prostu nie doszło, bo armia działa na rozkaz.